poszło do łazienki. Tak, idź do łazienki. No idź, jeśli masz wymiotować. Daj jej Primpera. To chyba nie kradł. Co dalej robią? No, no uspokój się, piesku. Przestańcie, po co szarpać sobie nerwy? Mój mąż uważa, że wszystko, co dotyczy domów, ogrodów i szkoły, to jest moja działka. Ale nic podobnego. Zresztą ja ciebie rozumiem, to jest wykańczające. Skoro tak, to po co rodzić dzieci? Może Fryderyk wytrzyma tę obojętność? Jaką obojętność? Sama pani powiedziała. Miśka, przyjdź się pobić nerwy. Czemu ich to obojętność? Ja tak można w piecku, no! Właśnie, taki ładny garnitur. Nie, to nie klaputi, jestem pewna, że pani klaputi. To nie klaputi, to nerwy, reakcja nerwowa. Może chcę pochodzić ubranie, zapraszam do łazienki. O Boże! O Boże! Mój kokosz go ma! Daj jej Primpera! Tak wie, teraz niczego nie przełknie! Gdzie jest łazienka? Pokażę panu zaraz. Kokosz! O, udało się wyczyścić. Bardzo mi przykro. Nie ma sprawy, wszystko w porządku. Ach, przepraszam panią, zupełnie się pani nie zajęłam. Skoncentrowałam się na kokoszu. Nie, nic się pani nie przejmuje. Bardzo źle zareagowałam. Nie, wcale nie. Ale wiecie co, bo ja sobie coś pomyślałam w łazience. Tak? Chyba trochę za szybko przeszliśmy do porządku dziennego, do znaczy... O. Niech pani mówi, ale proszę. Obelga. To też jest rodzaj agresji. Oczywiście. To zależy, Michel. Tak, to zależy. Fryderyk nigdy nikogo nie uderzył. On nie mógł tego zrobić od tak, bez powodu. Nazwano go kapusiem. O. Jedni odkładają wszystko na później, taki mają charakter. Drudzy nie przyjmują do wiadomości upływającego czasu. I jeszcze inni. Wyznają zasadę, że trzeba kuć żelazo, póki gorące. Ale co to za różnica? Wszyscy czegoś próbujemy, dopóki człowiek nie umrze. Problemy edukacji, ogólnoświatowe nieszczęście. Weźcie, pani pisze książkę o Darfurze. Rozumiem. Można sobie powiedzieć, zajmę się jakąś masakrą. Historia się z nich składa i będę o niej pisać. Człowiek ratuje się jak może. Nie pisze tej książki, żeby siebie ratować. Nie czytam pani. To skąd pan może wiedzieć, co w niej jest? Nieważne. W takim razie proszę nie oceniać mojego syna. A to są dwie różne sprawy. Pański syn brutalnie popił naszego. Są młodzi. To dzieciaki. Jak świat światem, dzieciaki zawsze naparzały się na przerwach. Takie są prawa życia. Nie. Ależ tak, trzeba czasu, żeby przemoc zastąpić prawem. Niech pani nie zapomni, że kiedyś istniało tylko prawo siły. Może wśród ludów pierwotnych, ale nie u nas. U nas? To może pani wyjaśni mi to. U nas. Męczy mnie pan. Jestem zmęczona tymi rozmowami. Weronik! Ja wierzę w Boga mordu. To jest jedyny, który rządzi niepodzielnie. Od zarania cię. Pani interesuje się Afryką, prawda? Niedobrze się czujesz? Ach, co, zostaw mnie? Nie. Wszystko w porządku. Tak się składa, że ja wracam skąd? A tam dzieciaki uczą się zabijać w wieku 8 lat. W swoim dziecinnym życiu mogą zabić setki ofiar. Za pomocą maczety, tuelfa, kałasznikowa, grenade launchera. Więc proszę mi wybaczyć, ale kiedy mój syn wybija koledze ząb, czy nawet dwa, za pomocą bambusowego kijka na skwerze Dunanta, to nie wzbudza to we mnie aż takiego przerażenia i sprzeciwu. Jak uważasz? Aż to grenade launcher. Tak to się nazywa. Wszystko dobrze? Doskonale. Nigdy nie czułam się tak beznadziejnie jak dzisiaj. Ja myślę, że w całym moim życiu nie było dnia, który bym się czuła bardziej nieszczęśliwa niż dzisiaj. Pijesz, dlatego jesteś nieszczęśliwa. Każde twoje słowo mnie unicestwia. Nie piję i gorzko tego żałuję. Wypiłam może krople twojego gównianego rumu, o którym mówisz z takim nabożeństwem, jakby się rozpościerał przed wiernymi święty całun. Nie piję i gorzko tego żałuję. Byłoby mi lżej, gdybym przy najmniejszym kłopocie szukała pociechy w kieliszku. Ale mój mąż też jest nieszczęśliwy. Niech pani zobaczy, jak on wygląda. Garbi się. Wygląda, jakby go ktoś porzucił na skraju drogi. Och, ja myślę, że to jest najgorszy dzień w jego życiu. Wyłącz tę suszarkę! Thank you.
ściekł się. Leo, pomocy! Leo, pomocy! Leo, pomocy, pomocy! Zamknij się, idiotko! Słuchaj mi perfumy i poderniczkę! Bronię, czemu mnie nie bronisz? Gdzie? Przecież jej nie mordują! To jak się pochodzi zrobiła, co? Wina nie leży po obu stronach! Nie można mylić katów z ofiarami! Katów! Przeginasz pałę, Weronik! Też mamy tych wyświetlanych frazesów! To są ważne sprawy. Upominam się o nie. To, upominasz się. Ta twoja miłość, to musimy w Sudanu rzucić na mózg! Przerażasz mnie. Dlaczego się pokazujesz w takim strasznym świetle? Bo tak mi się podobało! Mam ochotę pokazywać się w strasznym świetle! Uff.